Ale najpierw, zanim rozmowa, to najpierw informacje te najświeższe z Ukrainy. I te informacje nie są niestety najlepsze. A te informacje przynosi dziś o poranku dowódca ukraińskiej jednostki dronów, który przekazał, że rosyjskie wojska zajęły już przemysłową dzielnicę w Soledarze, na zachodniej części tego miasta. To jest najdalej wysunięty na zachód punkt tej właśnie miejscowości. I jak twierdzi ten dowódca ukraińskiej jednostki dronów, od tej pory front będzie w pobliżu, ale poza miastem. To może oznaczać, że Soledar jest już w całości w rękach rosyjskich. Dodam, to może to oznaczać, ponieważ tych informacji nie potwierdziło póki co jeszcze dowództwo wojsk ukraińskich. Ale ten weekend, jeżeli myślimy o wojnie w Ukrainie, to przede wszystkim te zdjęcia. A więc miejscowość Dniepr i dramat, kolejny dramat już ludności cywilnej w tym miejscu, gdzie kiedyś stał blok. Dziś jest taka właśnie ogromna wyrwa. Tam w tym miejscu było około 70 mieszkań. Wiemy, że co najmniej 35 osób nie żyje, to są najświeższe informacje, a co najmniej 30 osób wciąż szukają służby ratownicze, które tam na miejscu w miejscowości Dniepr pracują i próbują znaleźć kogoś, kto mógł przeżyć ten właśnie dramat. Oby takie dobre informacje w tym całym dramacie również się pojawiły, oby udało się tam jeszcze żywe osoby znaleźć. A z kolei na pierwszej linii frontu, chociaż jak wiemy, ten front w Ukrainie jest no właściwie nieokreślony, bo walki trwają teraz głównie na wschodzie Ukrainy, ale rakiety spadają na poszczególne inne też miasta tego kraju, w tym między innymi na Kijów, Lwów czy właśnie Dniepr, jak w ostatni weekend, ale na samej linii frontu działa od kilku tygodni, od kilku miesięcy właściwie, a nawet precyzyjniej, od kilku lat. Grupa polskich ochotników, którzy tam na miejscu są i pomagają tym, którzy walczą dokładnie na froncie z bronią w ręku. I dlaczego tam są? Jedno zdanie wstępu. Na urlopach, ochoczo i bez wynagrodzenia nasz zespół ratuje ukraińskich żołnierzy na froncie pod Bachmutem. Tak, 1 stycznia. Na swoim profilu w mediach społecznościowych napisała grupa w międzyczasie. Szef tej grupy już za moment będzie Państwa i moim gościem, ale żebyśmy dobrze zrozumieli, o czym będziemy mówić i z kim będziemy o tym rozmawiać, to kilka krótkich klatek z tego, co dzieje się na froncie. To będzie dobry Bartek, będziesz żył. Będziesz żył, mówi Damian Duda, czyli człowiek, który za moment będzie Państwa i moim gościem, który ratuje na froncie razem ze swoimi ludźmi żołnierzy, którzy tam właśnie są niejednokrotnie bardzo ciężko ranni. I to, w jaki sposób ratuje tych ludzi, o tym za moment powiem, ale skupmy się na jednym elemencie. On był już widoczny na tym filmiku. To ten samochód, którym podróżował i Damian Duda, i którym podróżują także osoby ranne. I ten samochód w ostatnich dniach został zniszczony właśnie w taki sposób. Trafił po prostu pod rosyjski ostrzał. Część sprzętu także spłonęła w budynku, który był obok i który był schronieniem tejże grupy. Na szczęście każdy członek zespołu jest cały i kontynuujemy naszą pracę na froncie. Tak kilka dni temu napisał ten właśnie człowiek, a więc szef polskiej grupy ochotników medyków, która działa na froncie. I to, co istotne, ten samochód jak wyglądał, Państwo widzieli, ale oni się nie poddają i tym samochodem cały czas ratują życie żołnierzy na froncie. Mamy lekko ograniczoną widoczność za sprawą lekko pękniętej szyby. No i bez szyb bocznych trzeba się zaopatrzyć dodatkowo w rękawiczki i troszkę lepiej się opatulić, ale generalnie jest ok, dajemy radę. Generalnie jest ok, dajemy radę, mimo że nasz samochód został ostrzelany, że nasz sprzęt spłonął, a oni są tam ochotniczo, bez wynagrodzenia, ratują i pomagają ratować życie tych, którzy walczą z bronią w ręku. A teraz szef tej grupy bohaterów jest Państwem moim gościem, Damian Duda, czyli szef Polskiego Ochotniczego Zespołu Medyków Pola Walki w Międzyczasie. Tak brzmi cała ta długa nazwa. Dzień dobry, panie Damianie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan jest już dziś w Polsce, to nie jest żadna tajemnica, pan pisze o tym też w mediach społecznościowych, ale w miejscowości Soledar i w okolicach tej miejscowości są wciąż pana ludzie. Dziś w nocy dotarły do nas informacje, że Rosjanie prawdopodobnie, to niepotwierdzone informacje, zajęli całe to miasto. Czy ma pan jakieś informacje, czy pana ludzie są cali, zdrowi, czy są bezpieczni, ci, którzy w tej miejscowości zostali? Moi ludzie są zdrowi, moi ludzie są bezpieczni, pomimo tego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Przedwczoraj od godziny 18 do wczoraj do godziny praktycznie 12 nie miałem z nimi kontaktu.
pomimo tego, że sieć łączności mamy dość dobrze ustawioną, to znaczy od połączenia bezpiecznego internetowego po telefon satelitarny. Z jednej strony był niepokój, był strach, bo moi ludzie działają na samej linii frontu, która się przesuwa, i dostać się na drugą stronę, to znaczy być na tyłach Rosjan, którzy przesuwają się do przodu, i dostać się do niewoli, tam nie jest wcale tak trudno. Natomiast jest wszystko w porządku, kontakt został nawiązany. My też bierzemy poprawkę na to, że tak może być, bo to jest wojna, to jest świat pełny chaosu. Te jednostki ruszają się w jedną, w drugą stronę. Może dojść do zniszczenia środków łączności. Tutaj takie rzeczy trzeba po prostu brać pod uwagę. Pan całkiem niedawno był jeszcze tam na miejscu, a więc na wschodzie Ukrainy, miejscowość Bachmut, Soledar, czyli te miejscowości, o których my, dziennikarze, z perspektywy bezpiecznego studia mówimy naszym widzom codziennie, opowiadając o tym, jak sytuacja na froncie wygląda. Jak w tym momencie zamknąłby pan oczy i pomyślałby pan o miejscowości Soledar, to jaki obraz by panu przed oczami stanął? No, na pewno obraz wyciągów górniczych, które tam widać. Widać, że jest to mała miejscowość, która z górnictwa się utrzymywała. Małych domków parterowych, paru bloków, przystanków pomalowanych w ładne, bajkowe obrazki. Tym jest dla mnie Soledar. Inaczej, tym był dla mnie Soledar, dopóki jakby nie rozegrało się tam to, co się rozegrało. Na początku, kiedy miasto jeszcze było w pełni kontrolowane przez ukraińskie wojska, człowiek na takie rzeczy zwracał uwagę. Później, kiedy było coraz więcej rannych, kiedy było coraz więcej latających odłamków nad głową, w końcu, kiedy dookoła miasta zaczęli się pojawiać snajperzy i tak naprawdę nie można było patrzeć na te kolorowe obrazki namalowane na ścianach, bo głowy trzeba było mieć nisko, jakby perspektywa i skojarzenia z Soledarem też się zmieniły. Śledząc pana media społecznościowe, ja część tych filmików dzisiaj już pokazałem, to były te najbardziej delikatne filmiki, bo w tych mediach społecznościowych zamieszcza pan takie filmiki, które pokazują pewnie nie całą brutalność wojny, bo tego nie da się pokazać, ale pokazują naprawdę dużo krwi, dużo dramatu ludzkiego. Czy pan, który jest bardzo często na froncie, kiedykolwiek żałował pan tego, że pan tam jest? Mamy lekko ograniczoną widoczność. Nigdy nie żałowałem, nawet jeżeli sytuacja była ciężka. Nigdy nie miałem jakichkolwiek złudzeń, że jeżeli nie moja praca, no to być może ktoś by nie przeżył. Być może córka straciłaby ojca, być może żona straciłaby męża. My jesteśmy na to przygotowani. My jesteśmy na to przygotowani nawet za cenę naszego życia. A jeżeli przyjdzie oddać nam życie, bo my widzimy, jak jest, my się nie oszukujemy. My nie okłamujemy siebie, nie okłamujemy naszych rodzin. Wiemy, jak może być. Nasi koledzy ukraińscy medycy giną w robocie, którą my wykonujemy. Jeżeli tak się stanie, trudno. My wiemy, co robimy i po co. A był taki moment, kiedy rzeczywiście pomyślał pan sobie, to już koniec, teraz już mi się nie uda, widzimy ten samochód ostrzelany. Na szczęście tam wtedy nikogo z was w środku nie było, ale miał pan taki moment, kiedy wydawało się panu, że to już jest ta ostatnia misja, z której pan już niestety nie wróci cały zdrowy? My pracujemy na froncie od 2014 roku. Cały czas Ukraina, w międzyczasie Irak i Syria, gdzie pomagaliśmy Kurdom walczącym z państwem islamskim. Takich sytuacji było całe mnóstwo. Tylko że ja akurat działam w trybie zadaniowym. To znaczy, jeżeli widzę, że najprawdopodobniej sytuacja może skończyć się dla mnie śmiercią, włącza mi się taki tryb przetrwania i szukam, gdzie by tu można było i co można byłoby tutaj zrobić, by z tej sytuacji wyjść. To znaczy, ten strach się pojawia, natomiast nie ma lęku, który paraliżuje. Pojawia się jasność umysłu i umiejętność takiego szybkiego podejmowania decyzji. Natomiast tak, na froncie takie sytuacje to jest codzienność. To są ostrzały, to jest możliwość wjechania w teren przeciwnika. Nieraz było tak, że wjechaliśmy w jakąś ulicę, po czym wyjeżdżamy z niej i Ukraińcy nam mówią, że to niemożliwe, bo tam są już Rosjanie, a nam się udało przejechać. Czy nawet ogień przyjacielski. Bardzo często się zdarza, że te jednostki ukraińskie nie są tak dobrze skoordynowane między sobą. Do tego ognia przyjacielskiego dochodzi. Wojna, chaos. Także takie sytuacje się zdarzają. Jaka była dla pana najtrudniejsza chwila w Ukrainie od tego czasu, kiedy ta wojna na pełnoskalowy wymiar się rozpoczęła, czyli od 24 lutego? Jaka była najtrudniejsza, najbardziej przerażająca dla pana chwila?
Ciężko wskazać jakąś taką konkretną. Na pewno to są chwile te, kiedy nie udaje się pomóc. Na pewno to są te chwile, kiedy trzeba powiedzieć, że no niestety ta osoba nie udało się jej pomóc. Pamiętam, wracaliśmy tak naprawdę z miejsca, gdzie karetką pogotowia przekazaliśmy w miejscu bezpiecznym poszkodowanych. Wracaliśmy ciesząc się, że udało im się pomóc. Jeden był w stanie ciężkim, nie miał dwóch nóg. Po czym mijała nas koparka, która wiozła na łyżce do kopania zwłoki dwóch tych osób, którym nie udało się pomóc. Na koparce, dlatego że oni byli w takim miejscu, że normalnymi samochodami by się ich stamtąd nie wywiozło. I z jednej strony wracamy świętując karnawał życia, a z drugiej strony w naszą stronę jedzie procesja, gdzie te osoby na tej łyżce jeszcze uniesione do góry, tak jakby były, nie wiem, prezentowane światu. Mamy procesy śmierci. To są ciężkie chwile. Kiedy pan wraca na Ukrainę? Chcemy rozbudować nasz zespół, chcemy dobrać nowych ochotników, zebrać sprzęt i uderzyć się z większą siłą, jeżeli chodzi o nasze działania. Planujemy od miesiąca do dwóch miesięcy, to jest mój wyjazd, natomiast następny zespół chcemy wysłać już od tygodnia do dwóch. I ostatnie pytanie, bo dość często też pojawiają się takie komentarze, że no już trochę za dużo o tej wojnie mówimy, ta wojna trwa, mówimy o niej nieustająco, może właściwie trzeba by trochę się do tej sytuacji już przyzwyczaić, mówią niektórzy. Co by pan takim osobom powiedział, pan, który jest tam na miejscu, który spędza tygodnie, miesiące i pana koledzy tam na froncie, jakby pan do tych argumentów się odniósł? Często ostatnio pojawiają się argumenty, że my tej wojny pokazujemy za dużo, że te obrazki, które pokazujemy, są zbyt krwawe, bądź nawet część medyków z jednej grup, która też pracuje i ewakuuje polskich grup i ewakuuje Ukraińców z zaplecza frontu, jakby mówią, że pokazujemy informacje, które nie powinny się pokazywać ze względów bezpieczeństwa. My cały przekaz, który dajemy do mediów, na nasze media społecznościowe, jest autoryzowany przez stronę ukraińską. My wiemy, co robimy, wiemy, co możemy pokazywać i będziemy pokazywać, bo chcemy, żeby ludzie widzieli tą wojnę taką, jaką ona jest. Żeby nie widzieli tej wojny ładnej, upudrowanej, tylko taką brutalną, jaka ona ma miejsce. Z kilku względów. Po pierwsze, ludzie muszą mieć świadomość tego, że dzisiaj to jest tam, jutro to może być tutaj. I trzeba zadać sobie pytanie, jak ja jestem przygotowany, jak moje bezpieczeństwo mojej rodziny się ma na chwilę obecną. Po drugie, chcemy mówić decydentom, osobom rządzącym, osobom, które zajmują się szkoleniem armii, jak ta wojna naprawdę wygląda. Żeby nasze struktury były przygotowane na taką okoliczność, jeżeli ona kiedyś, nie daj Boże, ale jednak wydarzy się w kraju. Oby do tego nigdy nie doszło. Proszę serdecznie pozdrowić tych, których tam na miejscu pan zostawił, swoich kolegów. Trzymamy za nich kciuki, za pana również. Damian Duda, szef Polskiego Ochotniczego Zespołu Medyków Pola Walki w międzyczasie, bo państwa moim gościem. Bardzo panu dziękuję. A puentując naszą rozmowę jeszcze raz, od tego zacząłem i na tym skończę. Odniosę się do mediów społecznościowych, grupy w międzyczasie i jeden cytat. Człowiek, któremu bojowi medycy, stosując wstępną farmakologię, ratują życie i dają czas na dojazd do punktu stabilizacji. W punktach stabilizacji lekarze i pielęgniarki łapią poszkodowanego za rękę i wyciągają go często z przedsionka śmierci w stronę życia. Nasza wspólna praca tworzy łańcuch przeżycia. Niech ten łańcuch nigdy nie zostanie zerwany, a w tym my też możemy pomóc. Na stronach internetowych tej właśnie grupy znajdą państwo informacje o tym, w jaki sposób możemy, pozostając w bezpiecznym miejscu, wspierać tych, którzy tam na miejscu, ryzykując swoje życie i zdrowie, ratują życie i zdrowie innych.